tutaj będziemy stawiać szklarnię, także teren mamy już przygotowany. Szklarnia będzie stała na krawężnikach. Środeczkiem tutaj poprowadzimy chodniczek, aby łatwiej było taką szklarnię użytkować. Zaraz przyjedzie ekipa montująca, także na dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak wygląda montaż takiej szklarni. Dlaczego warto kupić szklarnię z poliwęglanu, a nie ze szkła czy też folii. Także zapraszam do oglądania. Nasza szklarnia będzie wykonana z poliwęglanu, nie folii, nie szkła. Poliwęglan jest wytrzymały na uszkodzenia, zarysowania, pęknięcia. Także liczymy na to, że taka szklarnia posłuży nam przez wiele lat. Taką realizację wykonuje u nas firma Aerotrade Line. I na hasło GR Załoga macie 5% zniżki na cały asortyment, na wszystkie szklarnie. Także dzwońcie, mailujcie, cały kontakt do danej firmy znajduje się w naszym opisie. Teraz oklejamy nasz poliwęglan. Z tej strony mamy już to zrobione. Zabezpieczamy go w ten sposób, taką specjalną taśmą przed zanieczyszczeniami oraz przedłużamy żywotność takiego poliwęglanu. Poruszyć w kwestii szklarni jest jej konstrukcja. Mamy tutaj szkielet wykonany z profili ocynkowanych o wymiarach 40 na 20 mm, w wyniku czego nasza szklarnia jest stabilna i trwała. Odległość między łukami to 67 cm. Nasza szklarnia nosi imię Zosia, ma 2,30 m wysokości, ja mam 1,70 m, także możecie sobie porównać jej wysokość względem mojego wzrostu. Szerokość jej to 4 m, a długość 8. Naszą szklarnię wyposażyłyśmy w 4 okienka, z czego 2 mamy na taką przysłowiową zaczepkę i 2 mamy z otwieraczem automatycznym, w wyniku czego okienka otwierają się same. Mamy tutaj taki otwieracz i jego zasada jest prosta. Jeżeli temperatura osiągnie w szklarni plus 18 stopni, płyn w cylindrze roboczym otwieracza zaczyna się rozszerzać, otwierając w ten sposób okno. Limit, jaki może osiągnąć, to 25 stopni, a maksymalny kąt otworzenia takiego okienka to 45 stopni. Dzisiaj troszkę nam wieje, ale to nie szkodzi. Też chciałabym Wam powiedzieć, że w naszej szklarni mamy 2 pary drzwi, z jednej strony od tyłu i od przodu. Są one o wymiarach 180 na 194. Mamy tutaj małe okienka o wymiarach
43 na 100 i tutaj mamy jeszcze takie otwierane, zaraz Wam zmierzę, aby pokazać, ile te okienka mają. Mamy tutaj 64 na jakieś 76. Szklarnię możemy wykonać ze szkła, folii oraz poliwęglanu. Nasza szklarnia jest z poliwęglanu, ale teraz odnieśmy się do szkła. Szkło wygląda bardzo estetycznie, jednak ma wiele wad ukrytych. Między innymi taką wadą jest przenikanie szkodliwych promieni UV, które negatywnie wpływają na nasze roślinki. Następnym produktem, jakim można pokryć szklarnię czy też tunele, jest folia, jednak nie jest ona zbyt dobrym produktem, ponieważ jest bardzo podatna na uszkodzenia, w wyniku czego trzeba taką folię częściej wymieniać, co naraża nas na dodatkowe koszty. Szklarnię można usytuować zarówno na gruncie, stosując specjalne stopki, oraz na własnoręcznie wylanych fundamentach, które możecie wylać przed montażem szklarni, oraz tak jak zrobiliśmy to my, stosując obrzeża, są to krawężniki o szerokości 8 cm. Dzięki temu szklarnia jest stabilna i dobrze przymocowana do gruntu. Ważną kwestią, o której jeszcze nie wspomniałam, jest zamontowanie poliwęglanu na konstrukcji odpowiednią stroną. Producent tutaj na poliwęglanie nadrukowuje, jaką stroną ten poliwęglan powinien być zamontowany. Dodatkowo na powłoce ochronnej jest dodatkowo to zaznaczone, także jest to bardzo ważna kwestia, bo wpływa na żywotność poliwęglanu oraz ochronę naszych roślinek. Firma Eurotrine Line zajmuje się sprzedażą oraz montażem szklarni na terenie całej Polski. W jej ofercie znajdziecie szklarnię o szerokości 2, 3, 4 oraz 6 metrów. Długości są już tylko uzależnione od Was. W standardzie jest to długość 4 metrów, którą możecie wydłużać o kolejne 2 metry. Firma Eurotrine Line zapewnia 5-letnią gwarancję na poliwęglan komorowy oraz konstrukcję szklarni. Trwałość takich płyt poliwęglanowych to aż 10 lat, także w tle możecie zobaczyć, jak szklarnia prezentuje się w pełnym słoneczku. Zapewne zastanawiacie się, dlaczego zdecydowaliśmy się na taki oto poliwęglan w kolorze takim delikatnie różowym. Czy jest różnica między takim przezroczystym a różowym? Otóż jest. Poliwęglan nano jest odporny na promieniowanie UV, ma specjalną warstwę ochronną na zewnątrz i wewnątrz arkusza, nie przepuszcza promieniowania ultrafioletowego, jest światłoczuły, przekształca twarde promieniowanie UV w użyteczne dla roślin światło o czerwonym kolorze, antykondensacyjny, zmniejsza kondensację w szklarni i zapobiega zaporowywaniu powłoki poliwęglanu. Oglądając ogłoszenia szklarni, możecie zobaczyć, że poliwęglan występuje o grubościach 4-6 mm. My mamy 6. Zasadniczej różnicy nie ma, różnica jest tylko w tym, że poliwęglan o grubości 6 mm charakteryzuje się o wiele większą trwałością i zdecydowanie lepszymi właściwościami termoizolacyjnymi, dzięki czemu o wiele lepiej jest nam utrzymać mikroklimat w naszej szklarni. W międzyczasie wnieśliśmy troszkę kwiatuszków do naszej szklarni. Jeden kwiatek już czeka w doniczce. I na dworze mamy też troszkę kwiatuszków oraz w środku, bo jednak na zewnątrz w nocy mamy niestety jeszcze niewłaściwe warunki, a tutaj w szklarni są bezpieczne. Materiał, z jakiego wykonana jest nasza szklarnia, nie nagrzewa się, w wyniku czego mamy w środku odpowiednią temperaturę powietrza, jest ognioodporny oraz ekologiczny. Liczymy, że w tym odcinku odpowiedzieliśmy na wszystkie Wasze pytania odnośnie szklarni, a może nawet dostarczyliśmy Wam jakiś ciekawostek odnośnie montażu takiej szklarni. Także dziękujemy za oglądanie, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. W opisie na dole znajdziecie oczywiście link do firmy Eurotrine Line. Jeżeli byście chcieli zakupić taką szklarnię, to z kodem rabatowym GR Załoga macie 5% zniżki na wszystkie szklarnie danej firmy. Dodatkowo na naszym Facebooku zorganizowany jest konkurs, w którym do wygrania jest szklarnia taka o wymiarach 3x4 metra, także zachęcamy. Również w opisie znajdziecie link do tego konkursu, także dziękujemy za oglądanie i pozdrawiamy serdecznie. Pamiętajcie, za tydzień kolejny odcinek na naszym kanale.